Debata poranka. Stanisław Janecki, witam teraz o poranku komentatorów i publicystów. Agaton Koziński, dzień dobry. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni panowie, mamy rodzaj rywalizacji o objeżdżanie Polski przez polityków, pokazywanie własnych planów politycznych, ale też krytykowanie politycznych rywali. Zacznijmy może od Agatona Kozińskiego. Czy to jest rodzaj prekampanii wyborczej, to objeżdżanie Polski, czy żeby ludzie nie zapomnieli, że wybory będą prawdopodobnie o czasie konstytucyjnym, czyli jesienią 2023 roku, ale żeby ogień nie wygasł w wyborcach, więc trzeba podtrzymywać, że partie są aktywne, mają coś do powiedzenia. Ale czy faktycznie mają? Czy podczas tych spotkań z Polakami w terenie ludzie dowiadują się czegoś od rządzących, czegoś nowego, jakie plany, jaki program ewentualnie, i od opozycji, co ona ma lepszego do powiedzenia albo do zaproponowania w stosunku do tego, co już mają od rządzących? Czy to takie trochę puste mielenie po prostu słów polityczne, Agaton Koziński? Wie pan co, ja tutaj odbieram to, te wyjazdy oba. No zakładam, że to nie jest przygotowanie do wyborów, które miałyby się odbyć jesienią, bo gdyby wybory miały być jesienią, to byśmy moim zdaniem natężenie emocji w polityce mieli już większe, a na tych spotkaniach padałoby więcej konkretów, takich czysto wyborczych, typu właśnie obietnice, propozycje, rozwiązania. Ja to traktuję jako to, ściągając nazwę od Rafała Trzaskowskiego, coś w rodzaju takiego ogólnokrajowego Campus Polska. Politycy pojechali przede wszystkim po to, żeby słuchać, no bo jednak życie w bańce warszawskiej, życie w matrixie politycznym zamkniętym w trójkącie, Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera, siedziba parlamentu, czy czworokącie wzmocnionym jeszcze o siedzibę główną partii. I z jednej strony jest na pewno inspirujące, dostarczające bodźców, pozwalające utrzymywać zwartość drużyny partyjnej, no ale odrywa całkowicie od problemów, no bo nawet jeżeli teraz benzyna jest po 8 zł, to przy warszawskich zarobkach, no to, to dla większości warszawiaków nie są to sumy, które ich pozbawiają, że przestają wiązać koniec z końcem. Jestem gotów sobie wyobrazić, że taka cena benzyny gdzieś na Podkarpaciu, w tradycyjnie najbiedniejszych rejonach Polski, może już niektórych osoby stawiać na granicy ubóstwa, może ich zmuszać do zmiany stylu życia. A zmiana stylu życia niesie ze sobą potencjalne konsekwencje w postaci zmian preferencji politycznych, i to już dla polityków, akurat w przypadku pieniędzy, przede wszystkim polityków partii rządzącej, byłby to szalenie niebezpieczny moment. Tak właśnie rozumiem te wyjazdy. Najpierw Donalda Tuska. Donald Tusk musi gonić. On sondażowo cały czas jest słaby. On w swojej partii wjechał przysłowiowym białym koniu i to miała być Blitzkrieg i Wunderwaffe w jednym, a okazało się, że nic z tych rzeczy, że to wszystko jest mozolna dłubanina, i on nawet już pierwszego, tej siły autorytetu, jak miał w pierwszym momencie we własnej partii, nie ma. Także Donald Tusk musi swój autorytet budować i budować popularność partii, ale przede wszystkim musi zrozumieć, co Polaków dzisiaj boli, żeby jak najskuteczniej móc uderzyć PiS. Ale podejrzewam, że też PiS ma tego świadomość, że nie do końca wie, co Polaków boli, a przynajmniej jeżeli mają jakieś diagnozy, to chcą je sprawdzić. I tak rozumiem wyjazd Jarosława Kaczyńskiego. No, to jest też uderzające, że to partia rządzi już 7 lat. Jarosław Kaczyński jest od zawsze szefem Prawa i Sprawiedliwości. No, pomijam króciutki epizod, gdy był nim Lech Kaczyński. A cały czas wszystko w tej partii zależy od niego i cały czas przykład tego Michała Cieślaka, szefa, członka Rady Ministrów, który myślał, że mu to upiecze się i jakoś tak udawał, że się tematu nie stało i wysłał kwiaty, albo nawet miał je wysłać, nie zdążył. Jarosław Kaczyński powiedział, co powiedział, i decyzje zapadły błyskawicznie, że bez Jarosława Kaczyńskiego oni na ten pomysł by nie wpadli. To jest
też fenomen PiS-u, którego nie do końca chyba potrafimy pojąć, ale to świadczy o tym, że PiS rozsypuje się pod wpływem, staje się klasyczną partią władzy, nie dostrzega pewnych mechanizmów i rozumiem, że też Jarosław Kaczyński chce się przekonać, jak bardzo partia obrosła w terenie tłuszczem i jak silną ścieżkę zdrowia, jak silny trening wysokogórski musi zarządzić przed prawdziwą kampanią. No to do Grzegorza Osieckiego. Czy jeśli partia rządząca uznała, że musi jednak przypomnieć, to początek wyglądał tak, jakby była to prezentacja osiągnięć. Że, o, nie zapomnijcie o tym, że my to i tamto dla was zrobiliśmy, a oni tylko obiecują. I czy ta oferta z drugiej strony jest adekwatna? No. Mnie uderzył, to jest epizod trochę podobny do tego z panem ministrem Cieślakiem, ale czy polityk tej klasy z takim doświadczeniem jak Donald Tusk może sobie robić takie gesty, upokarzając kobietę, która zadaje mu pytanie, że jest może wariatką? Czy ta oferta opozycyjna jest adekwatna i ona jest lepszą opowieścią o tym, co polskie społeczeństwo czeka w stosunku do tego, jaką narrację przekazują rządzący? Po pierwsze, jakby co do takich generaliów, to ja tu w przeciwieństwie do redaktora Kozińskiego uważam, że to nie jest jeden wielki kampus Polska, ale raczej mamy już do czynienia z regularną kampanią. To znaczy, myślę, że te miejsca objazdu będą wybierane starannie, one będą wybierane pod kątem tego, jaki elektorat jest do pozyskania, gdzie byli politycy poprzednio, gdzie nie byli. No jest jakby cała taka kampanijna wyliczanka, czy takie podstawy sztabowe do tego, gdzie jeździć. Do zjeżdżenia jest dużo, bo jest 300 powiatów w Polsce. Wiadomo, że ani Tusk, ani Kaczyński we wszystkich nie zdążą objechać, ale myślę, że jakby ta wierchuszka partyjna obu ugrupowań będzie chciała tam dotrzeć. Zresztą w opozycji mówimy o czymś więcej, tak, o konglomeracie ugrupowań. To PiS tutaj jakby jest taki bardziej zhierarchizowany. Natomiast co do, jak pan redaktor pytał o Tuska, akurat ja proponuję, żeby pan redaktor obejrzał, żeby państwo obejrzeli w ogóle ten filmik, bo akurat to nie był gest sugerujący, że ta pani ma coś nie po kolei z głową, bo to jest taki gest, który dla Tuska jest charakterystyczny. Ja go już tam parę razy widziałem, gdzie on jakby mówi o zastanawianiu. No, po prostu macha nad ręką nad głową i to nie jest absolutnie sugestia. To nie jest to, co było temu gestowi przypisywane, przynajmniej ja tak to interpretuję. Ja znam gesty Donalda Tuska dość dobrze, tylko patrzyłem na reakcję publiczności. On wyraźnie czekał, czy publiczność będzie mu biła brawa po tym geście i no, biła brawa z jakiegoś powodu. Moim zdaniem z tego powodu, że on zasugerował, że opozycyjni wyborcy to są trochę stuknięci po prostu. Znaczy, dla mnie to nie było takie jednoznaczne. Znaczy, jeżeli mówimy już o wyborczych wpadkach, no to mieliśmy prezydenta Warszawy ze słynnym słowem, którego użył. I moim zdaniem jakby te dwa case'y prezydenta Warszawy i ministra Cieślaka pokazują jakby, że my już jesteśmy reakcjonalnie, pokazują, że my jesteśmy już w kampanii. To znaczy, że Platforma się dosyć szybko od tego odcięła. Tusk, Trzaskowski przeprosił. W PiS-ie reakcja też była jednak no, taka bardzo szybka, tak? Bo sprawa się rozwinęła w ciągu jednego dnia. To znaczy ona zaczęła żyć przedwczoraj. Wczoraj jakby już weszła na takie wysokie obroty, a rozstrzygnięcie nastąpiło wczoraj. I te sprawy dla mnie obie, one są o tyle charakterystyczne, że zarówno jakby zachowanie Trzaskowskiego zostało źle potraktowane przez wyborców samej Platformy, przez elektorat kobiecy, elektorat o aspiracjach równościowych, no to zostało, to była świadomość, że no, potknięcie, które może wywołać skutki wśród własnych wyborców, jest śmiertelnie groźne. To samo było w przypadku ministra Cieślaka, tak? No coś, co PiS, hasło, pod którymi PiS szedł do władzy, że on tutaj będzie
że jest antyelitarny, że będzie się troszczyło o zwykłego człowieka, że władza musi być skromna. Tu mamy ministra, który po jakiejś sprzeczce w poczcie natychmiast jakby interweniuje i kobieta ma stracić pracę, czy nie wiem, zostać ukarana. No, jakby oba przykłady były symptomatyczne, bo oba były, uderzały w elektoraty poszczególnych ugrupowań. Natomiast jeżeli chodzi, jak pan redaktor pytał, o kwestie programowe, to myślę, że my jesteśmy dopiero w tej chwili na rozbiegu i na etapie testowania różnego rodzaju pomysłów. Wczoraj dla mnie symptomatyczne i na przykład dużo ciekawsze od tego wystąpienia na ostatniej konwencji, które faktycznie było takim wystąpieniem, w którym Jarosław Kaczyński pokazywał, co zrobiliśmy, to było to wystąpienie w Sochaczewie, gdzie były już zapowiedzi i próba testowania tego, co możemy zrobić. Tam się na przykład pojawiło stwierdzenie, że będzie 14. emerytura. Nie zostało jeszcze powiedziane, że na stałe, tak? Ale tak jakby zadekretował, że w przyszłym roku można się jej spodziewać. Była mowa o ponownym, o powrocie do postulatu uzyskania reparacji od Niemiec. Też na zasadzie, że chyba jest właściwy moment. Nie było to jeszcze w 100% pewne, ale było widać, że jakby w tej chwili jesteśmy na etapie testowania różnych tematów, które będą w kampanii przez PiS używane. Pytanie jakby, na ile silnie będzie z poszczególnymi tematami wychodził. Coś podobnego mamy po stronie Platformy, no bo z jednej strony kilka tygodni temu mieliśmy, ale to już była taka jakby reakcja na bieżącą sytuację. Te postulaty podwyżkowe Donalda Tuska, czy różne inne, no, nazwijmy takie kosztowne, tak, rzeczy, które na ogół się nam nie kojarzyły z postulatami Platformy. No ale mieliśmy w zeszłym tygodniu i kwestie dotyczące aborcji, par, związków partnerskich. Więc jesteśmy na takim etapie, kiedy obie partie ruszyły w teren, bo po prostu muszą już pozyskiwać elektorat, bo wbrew pozorom to wcale nie jest tak dużo czasu, bo mamy czerwiec, za chwilę będziemy po wakacjach, a po wakacjach do wyborów zostanie tylko rok, a to wcale nie jest tak dużo czasu. A pamiętajmy o tym, że już tamte wybory, dwie kampanie, ostatnie kampanie wyborcze, te z lat 2018-2020, pokazały, jaki jest olbrzymi potencjał w Polsce do mobilizowania wyborców, którzy nie głosują. Bo za każdym razem mieliśmy rekord frekwencyjny i duża część uzysków poszczególnych ugrupowań, pewnie także PiS-u i być może, że zwycięstwo swoje PiS w roku 2019 zawdzięczał mobilizacji wyborców niegłosujących do tej pory. Więc możliwe, że politycy szykują się w tej chwili na super zmobilizowaną kampanię, gdzie frekwencja będzie jeszcze większa niż w roku 2019 czy w roku 2020, więc wszystkie siły są rzucane teraz na pokład. Tomasza Sakiewicza zapytam w takim razie, czy ten próg 8 milionów, bodaj 50 tysięcy głosów, jakie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach w 2019 roku, będzie przekroczony? I czy to na co zwraca uwagę Grzegorz Osiecki, że następuje takie większe upolitycznienie społeczeństwa, czyli frekwencja wciąż rośnie, przekonanie wyborców o tym, że trzeba być aktywnym, mimo że są różne zarzuty pod adresem rządzących. Czy to sprawi, że żeby rządzić, to teraz trzeba będzie mieć, nie wiem, 9 milionów głosów i czy blok, czy partia są w stanie uzyskać te 9, teraz progiem w wyborach prezydenckich jest pewno 10 milionów z okładem głosów, żeby samodzielnie rządzić i skąd wziąć te głosy, jeśli wciąż jakaś część tych wyborców nie chce chodzić na wybory? Przede wszystkim trzeba się przyjrzeć, co generuje największą liczbę mandatów, bo ostatecznie walczy się o mandaty, nie o głosy. Głosy służą właśnie pozyskaniu tych mandatów. I patrząc na sondaże, które były ostatnio, to PiS jest tak na granicy większości, ale tej większości pewnej nie ma. To jest różnica często 1-2%, 3% w niektórych, w zależności od rozkładów, albo 0,5% mniej musi mieć Konfederacja. Tak? Bo nie wejście Konfederacji spowoduje, że około 3% z ich głosów byłoby dolepione jakby do głosów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli mieliby dodatkowy uzysk
czyli to oni się tutaj muszą zastanowić nad taktyką, czy dogadania się na przykład z takimi bardziej umiarkowanymi konfederatami, którzy też już mają chyba serdecznie dosyć bycia prorosyjską partią, wykonaniu części swoich liderów. No albo jakiegoś starcia w tej sprawie. Ja zwracam tylko uwagę na taki jeden z elementów kampanii, który pewnie wyjdzie i będzie istotny w tej kampanii. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskanie głosów ludzi wchodzących na rynek polityczny, to wiadomo, że są to młodzi ludzie i to proste nie będzie. Przede wszystkim PiS musi stawiać na ruchy społeczne, tak na ruchy oddolne. Bo sam objazd prezesa będzie powodował, że na salę będą wchodzili ci, którzy są już na ogół działaczami, ci, którzy kogoś znają. Czyli będzie mobilizował, co pewnie oczywiście w kampanii wyborczej jest bardzo potrzebne, ale będzie mobilizował już przekonany. No to, te jego wypowiedzi oczywiście dotrą gdzieś tam dalej, ale będzie mobilizował przekonanych. Natomiast no, musi się zastanowić, jak się odwołać do potencjału społecznego, którego część jest przychylna. Przecież nie z już zdechłych kodów czy obywateli RP składa się rzeczywistość społeczna, ale też z wielu innych, bo walczą dosłownie o kilka procent głosów i to zaplecze istnieje. Tak? To trzeba umieć je uruchomić, trzeba umieć do niego dotrzeć. To Agaton... Przepraszam, bo jeszcze jedną rzecz chciałem panów zapytać po kolei Agatona Kozińskiego o to, czy ta niekończąca się wojna z Komisją Europejską, niby zatwierdzony ten plan odbudowy, ona szkodzi rządzącym, czy przez to, że inicjatorami wielu tych rezolucji Parlamentu Europejskiego są eurodeputowani opozycyjni, czy to jest przyklejane do opozycji i jest odbierane jako szkodzenie Polsce, czy odwrotnie, że jest traktowane jako chęć pomocy Polsce, czyli zgodnie z ideologią, czy z narracją opozycji? Znaczy, ja to odbieram troszkę inaczej. Tutaj jest najbardziej korzystna dla PiS-u jest strategia napinania liny. Strategię napinania liny rozumiem w ten sposób, że eskalowanie do pewnego momentu konfliktu z Unią Europejską partii pomaga, bo mobilizuje, pokazuje, że to my jesteśmy prawdziwymi obrońcami suwerenności. Biało-czerwona flaga dumnie łopocze nad nami, a my nie jesteśmy tak wynarodowieni jak machający niebieską flagą z żółtymi gwiazdami zwolennicy opozycji. No ale z drugiej strony napięcie tej liny zbyt mocno może skutkować polexitem, czy groźbą polexitu, czy otwarciem tematu polexitu, który z kolei dla obozu władzy byłby szalenie szkodliwy, bo jednak Polacy mają trochę stosunek, mam wrażenie, zachowuje proporcje, metafora może nie do końca trafiona, ale już ją powiem, taki stosunek jak do Kościoła. Wierzą w Boga, ale nie do końca przepadają za księżmi i o księżach chętnie mówią źle, co nie przeszkadza im chodzić do Kościoła. Podobny stosunek jest do Unii Europejskiej. Nie przepadamy za europejskimi urzędnikami, nie lubimy jak Bruksela nam coś narzuca, ale nie wyobrażamy sobie, żeby nie być w Unii Europejskiej. To jest ta trudność gry PiS-u. Teraz PiS osiągnął pewien sukces, bo podpisano KPO, czyli lina trochę się poluzowała. Taki spektakl, jaki oglądaliśmy teraz w Parlamencie Europejskim, PiS-owi też służy, bo tą linę trochę naciąga, napina ją i pokazuje tą polaryzację i w ten sposób łatwo przerzucać odpowiedzialność na opozycję, pokazywać, że to oni czyhają na suwerenność Polski i tak dalej. No ale jak to się wygnie w drugą stronę, to nagle KPO zostanie zablokowane, pieniędzy nie będzie, opozycja znowu podniesie hasła o polexicie i to już dla PiS-u będzie zagrożeniem. Także politycznie gra pewnie jest opłacalna, aczkolwiek jej prowadzenie jest bardzo trudne. No i jest to jednak wywoływanie wilka z lasu, bo wydawało się, że taką grę w bardzo podobny sposób prowadzą Brytyjczycy i David Cameron komfortowo zgłaszał referendum w sprawie Brexitu, bo myśląc o w ten sposób upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu, okazało się, że wylał dziecko z kąpielą i w tym sensie jest to trochę jednak igranie z ogniem, aczkolwiek to polityka jest igraniem z ogniem i ten pole walki zostało, te pole bitwy zostało już wypracowane. Także podejrzewam, że tę strategię napinania liny będziemy oglądali jeszcze długo. Grzegorza Osieckiego zapytam w takim razie, czy przedłużanie wypłaty tych środków, bo Ursula von der Leyen pokazuje kolejne warunki, że ocenimy, zrealizowaliście, nie zrealizowaliście, opóźnianie wypłaty tych pieniędzy.
pieniędzy może wpłynąć na nastroje polityczne w Polsce i czy ludzie oczekują, że na przykład te pieniądze, no bo jak się ileś miliardów euro znajdzie na rynku, to to wzmocni złotego i trochę by pomogło w walce z inflacją. Kto ma tu szansę na tym zyskać? Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą komisję i o postulat, znaczy o tą linię, którą prezentuje szefowa komisji, to jednak zwracam uwagę, że ona ma trochę taką, ona jakby posuwa się między Skyllą a Charybdą, to znaczy między Parlamentem Europejskim, który najchętniej by głosami głównych partii odciął Polskę od tych środków i wymusił, że Polska nie otrzyma żadnych środków, dopóki nie zostaną dokonane zmiany dużo dalej idące niż te, które wynikają z ustawy prezydenckiej. Natomiast z drugiej strony no, ma rząd i polski rząd, Polskę jako państwo i też trochę takie pewnie spojrzenie innych państw, no, że komisja, że to KPO jest też z pieniędzy polskich, tak? Polska jakby gwarantuje pożyczki, z których jest tworzone KPO, więc to nie jest tak, że może po prostu bezterminowo sobie przedłużać. I jak na razie to jakby te główne warunki znamy, tak? No, ustawa prezydencka i wszystko wskazuje na to, że jak ustawa prezydencka zostanie uchwalona, wniosek zostanie złożony Polski, wtedy wniosek będzie rozpatrywany. Pytanie, jak zareagują sędziowie, tak? No bo tamta komisja zgodziła się na to, żeby nie było automatycznego przywracania sędziów, co było jej pierwotnym postulatem i co na przykład, czego chce Senat i czego chce Parlament Europejski, ale komisja zgodziła się na to, żeby sędziowie otrzymali ścieżkę jakby odwołania się od decyzji Izby Dyscyplinarnej. I tam terminy, i zobaczymy, ile osób wystąpi. Tak, terminy padły. Jeszcze Tomasza Sakiewicza zapytam w takim razie już bardzo krótko. Czy Unia Europejska takiej samej taktyki nie zastosuje wobec wypłat z budżetu 2021-2027? Bo na to wygląda, że to ćwiczenie przed KPO może być wykorzystywane także w tej dziedzinie. Ja myślę, że do wyborów będzie takie napięcie, to znaczy przynajmniej będzie straszenie tym, aczkolwiek no, tutaj już by przekroczyli kolejny próg nielegalnego działania, czyli bezprawnego. Ale no, przecież nie chodzi o żadną praworządność i chyba dorośli ludzie o tym wiedzą, bo najbardziej niepraworządnym ciałem jest dzisiaj TSUE, jeszcze rzadko skorumpowanym, jak się okazało. Tylko chodzi o zmianę rządu w Polsce, bo znaczna część uważa, że instytucje pieniądze unijne to są bardzo wygodne narzędzia do zmiany władzy, więc do wyborów, póki będą się tliła w nich nadzieja, że można coś zmienić, to będą próbowali coś zmienić. No, a jak się okaże, że te wybory znowu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to odpuszczą. Bardzo panom dziękuję. Agaton Koziński, Grzegorz Osiecki, Tomasz Sakiewicz, Stanisław Janecki. Do usłyszenia w następnym programie.